Moi rodzice, jako młodzi nauczyciele, młode małżeństwo, zamieszkali w 37 lub po 37 roku przy ulicy Królowej Jadwigi 19. I tam mieszkała moja młodsza siostra, Bożena, już nie żyjąca. I w 1942 roku otrzymali polecenie, jak wiele innych rodzin, mieszkańców Krakowa, opuszczenia mieszkania. Ponieważ to była kamienica z lat 30., a więc w dobrym stanie technicznym, takie mieszkania atrakcyjne i również wilne domy były zasiedlane przez rodziny niemieckie, rodziny urzędników, rodziny wojskowe, czyli napływali do Krakowa, były to przecież okres zwycięstw Hitlera. I rodzice wtedy nie bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić, gdzie znaleźć mieszkanie. I okazało się, że jest wolna posada kierownika szkoły tak zwanej budowy w Przegorzałach, a więc niedaleko Krakowa, wraz z mieszkaniem służbowym. To było szalenie ważne. Bo jak pani wspomniała, tam też były dwie izby lekcyjne, a może było trzypokojowe mieszkanie z kuchnią na piętrze, z tym, że budynek nie miał wody bieżącej wówczas. Chodziło się do wodociągu, ale oczywiście trzeba było zejść z tej małej górki, a potem jeszcze wyjść do wody. Więc warunki nie były najlepsze, ale moja mama wtedy zdecydowała, mając małe zupełnie dzieciaki, dwie córki, że będzie tak zwane świeże powietrze, nabiał, ogród, który oczywiście było prawie wykorzystać z tych płotów. I tak też się stało. I w maju 1942 roku mój ojciec Bogdan Bytliński został kierownikiem tej szkoły. Mama nie mogła uczyć, dlatego że jak Państwo wiecie, okupant zwolnił nauczycielki. Nie mogły pracować, jeśli miały męża pracującego. W każdym razie mama zajmowała się domem, dziećmi, ogrodem i tak dalej. Mój ojciec był kierownikiem szkoły i uczył. Na pewno miał do pomocy nauczycielkę. Tajne nauczanie odbywało się w komórce, która była przy szkole. I kiedy kończyła się okupacja, co ja oczywiście pamiętam, bo nastrój taki był, atmosfera grozy, zresztą taki był przypadek, że ja omal nie zostałam uderzona łuską pocisku przeciwlotniczego. Zaraz za mną spadła, ja biegłam do domu, więc mama była cała szczęśliwa. I pamiętam, ponieważ moi rodzice przyjaźnili się z doktorem Spisową i z jej mężem, Ludwikiem, pamiętam, jak się o tym mówiło, rozmawiało, że coś się zmieni, Niemcy uciekną, ale przełomu nogę upalić, przychodzą do Szybicy. Tak się mówiło, to pamiętam. Zwłaszcza twój ojciec był bardzo tym zaniepokojony. I moja matka uznała, że trzeba Przegorzałe opuścić, dlatego że kierownik szkoły, pan Radwanek, jak wiadomo, jak Państwo wiecie, był aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. A dlaczego był aresztowany? Ponieważ właśnie zachowywał się jak, no jednak mało odpowiedzialnie moim zdaniem, ponieważ na przykład dzieciom kazał śpiewać jeszcze Polska nie zginęła przy otwartych oknach. Trudno, żeby Niemiec, który przechodził, nie zareagował. Musiał zareagować. To jest chyba jeszcze inne prawdy, miał takie właśnie pomysły, bo to już na pewno patriota, ale jednak mało, no niestety biedak został aresztowany, mieszkanie stąd było wolne, ale szczęśliwie pan Radwanek przeżył ten obóz i wrócił. Moja matka bardzo realnie podeszła do sytuacji i powiedziała do męża swojego, mojego ojca, słuchaj, szukajmy mieszkania w Krakowie, bo wróci pan Radwanek z rodziną, no i dzieje się pewnie. Ważny moment, to się oczywiście wiąże z historią II wojny światowej, to jest zupełnie ogromny temat osobny, ale rodzice tu przeżyli pacyfikację Przegorza. Straszny czas, w którym szczęśliwie nikt z Przegorzala nie zginął, nikt nie został aresztowany, rozstrzelany, ponieważ tam karny znaleziono na wolę. A tutaj chyba ktoś ostrzegł, także ci, którzy emisariusze powiedzmy tej pracy podziemnej, kolporterzy, uciekli w porę. Ale moment grozy był, o czym wpisałam w lokalnych tutaj pismach, kiedy wszystkich spędzono na podwórku wyborów, a jego ojciec, mój ojciec, szereg innych osób byli zakładnikami, jeżeli tutaj na łące, poniżej domu pani, pod boku jej zresztą, i leżeli na małej ziemi, czekali na żywienie.
puste, Niemcy sprawdzali, co się dzieje, czy kto się kryje i tak dalej. No jak mówię, szczęśliwie się to wszystko zakończyło. Więc tyle opowieści o wojnie.